witam was w naszych japońskich kulinariach po raz wtóry. Tym razem również znalazłem coś wyjątkowego i ciekawego. Tak mi się wydaje. Moi drodzy, to jest taka saszetka, którą można nawet nacisnąć. Ona jest wypełniona. Wiecie, czym jest wypełniona? Ona jest wypełniona... Jest wypełniona lodami. Tak, te lody można sobie wcisnąć do ust. troszkę się martwię, bo jak kupiłem tą saszetkę, była twardsza. Wsadziłem ją do lodówki i zrobiła się taka miękka. Teraz się zastanawiam. Teraz się zastanawiam, czy jak sobie to wcisnę do ust, to do żołądka, to jest taka naturalna kolej rzeczy, to czy się nie zatruje? Ryzykuję dla was życie, naprawdę. A przynajmniej dobre samopoczucie. Nie wiem, jakiego smaku są te lody. Czy karmelowe, czekoladowe? Zaraz zobaczymy. Czy ja tu widzę flagę włoską? Co jest, Włochy przywieźli? Włoskie lody? Cappuccino, młotku! W saszetce? Bo mogę się zobaczyć, że żaden Włoch na oczy nie widział takich lodów. Ale dobra, odkręcamy. Ja w ogóle w tych saszetkach to więcej rzeczy można kupić w Japonii, nie tylko lody. Na przykład dzisiaj dopadłem witaminy w galaretce. Galaretka witaminowa, o. I też sobie wcisnąłem. Do ust. Sobie wcisnąłem. Naprawdę, przysięgam. Miałem świadków na to. Zrobiłem to w pasażu handlowym. Na oczach przechodniów. Także spróbuję sobie teraz to wcisnąć do ust. To faktycznie bardzo się rozpuściło. Faktycznie to są lody. Dobra, dam wam jedną radę. Jak kupujecie coś takiego, to schowajcie to do zamrażarki, nie do lodówki. Chyba że podkręcicie tą lodówkę na wyższy poziom chłodzenia. Bo to się całkowicie rozpuściło. Ja podejrzewam, że to powinno być półpłynne. Półpłynne, a nie płynne. Ja to jednak jeszcze wsadzę do zamrażarki. I wcisnę sobie potem do ust. Fajny pomysł. Jeśli macie takiego kinka na punkcie, jak jadacie lody, prawda, i lubicie, jak się rozpuszczają, lubicie takie półrozpuszczone, to jest świetny patent na to, żeby zaspokoić swoją potrzebę jadania lodów w takiej konsystencji. Moim zdaniem to też jest fajny sposób, żeby wcisnąć to na przykład do mleka, prawda? Można sobie zrobić szybko szejka w domu, albo do kawy. Też może być do kawy. Widziałem w kilku smakach. Powiem szczerze, to są dla mnie za słodkie, ale ja nie lubię słodyczy, więc to się nie liczy. Ale moim zdaniem pomysł jest przedni i jest to jakiś nowy rodzaj, forma jadania lodów, która jest bardzo praktyczna poza wszystkim. Także życzę wam smacznego i do zobaczenia w następnym programie.